Rondo Rataje, Naramowice, ulica Święty Marcin, a od 13 grudnia także ulica 28 czerwca. Wtedy to na odcinku pomiędzy Rynkiem Wildeckim a ulicą Kilińskiego rozpocznie się gruntowny remont. Jak tłumaczy PIM, efektem przebudowy mają być liczne udogodnienia. Podobnie jak na ulicy Wierzbięcice zastosowana zostanie technologia ograniczająca hałas czy też drgania. Do tego przystanki zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Robotnicy wymienią nawierzchnię, torowisko i sieć trakcyjną. Jednak, żeby było lepiej, najpierw ma być gorzej. Przynajmniej dla pasażerów komunikacji miejskiej i kierowców. Na remontowanym odcinku wkrótce przestaną jeździć tramwaje oraz autobusy i samochody. Z takiego rozwiązania nie są zadowoleni radni osiedla Wilda. Jest wielu ludzi starszych, wielu ludzi, którzy odprowadzają dzieci do szkoły, dzieci dojeżdżające do szkoły poza Wildę, które w tej chwili będą musiały naprawdę spory kawał chodzić pieszo, ponieważ nic tam nie będzie jeździło. Według nich przez brak komunikacji miejskiej na remontowanym odcinku duży problem będą mieli pacjenci znajdującego się niedaleko szpitala ortopedycznego imienia Wiktora Degi, którzy mają trudności z poruszaniem się. Problem dostrzegają też inni mieszkańcy Wildy. Jakiś koszmar w ogóle, co tu się dzieje z tymi remontami tutaj, prawda? No nieraz na rynek dojeżdżam, nie? A teraz już no niestety piechotką. No to kiepska sprawa. Taksówki nam zostają tylko, jak to kogoś stać. W obliczu problemu osiedlowi radni zamierzają wnioskować o zastępczą komunikację autobusową. Pilnie będziemy wnioskować o utworzenie linii autobusowej za tramwaj na trasie Szpital imienia Degi, Krzyżowa, Dolna Wilda, Hetmańska, Fabryczna, Szpital imienia Degi. Tymczasem Zarząd Transportu Miejskiego tłumaczy, że przy specyfice remontowanej ulicy innego rozwiązania być nie mogło. Były rozważane bardzo różne warianty właśnie organizacji ruchu tramwajowego na tym obszarze. Także była rozważana możliwość dojazdu tramwajem w ten rejon, ale niestety z przyczyn technicznych nie jest to możliwe. Sprawę skomentował Jacek Jaśkowiak. Prezydent Poznania ma nadzieję na to, że niedogodności nie będą trwały długo. Uważa także, że końcowy efekt jest tego warty i porównuje inwestycje do niedawnego remontu na Wierzbięcicach. Teraz też, kiedy rozmawiamy z mieszkańcami na przykład Wierzbięcic, oni nam dziękują za to, że mieliśmy taką determinację w realizacji tej inwestycji, że tak sprawnie ta inwestycja przeszła, ale rozumiem też Radę Osiedla, która reaguje na głosy swoich mieszkańców. Pracownicy PIM zapowiadają, że ulica będzie gotowa w połowie przyszłego roku. Jakub Szustakowski, Puls Dnia.